Cześć wszystkim, to już z tej strony. Mamy dzisiaj fajny filmik. Pokażę Wam dzisiaj, jak kupić sobie moc wydobywczą w aplikacji Flick. To jest aplikacja mobilna na telefon. I tak, pierwsze co nam się pojawi, jak sobie zainstalujemy aplikację, to jest właśnie, czy jesteśmy gotowi do startu. No i żeby sobie tutaj stworzyć portfel, ja sobie oczywiście ten portfel stworzę. No i w tym momencie pojawiły mi się tutaj moje CD. To są naprawdę bardzo, bardzo ważne słowa. Ponieważ jeżeli stracicie dostęp do swojego portfela, no to bez tych słów nic nie zrobicie. Jeżeli macie te słowa, to wtedy w każdej chwili możecie sobie swój portfel cofnąć i będziecie wszystko mieli z powrotem. Te słowa sobie najlepiej zapiszcie gdzieś, wydrukujcie, żeby ich nie zgubić. Dalej muszę tutaj, jak widzicie, e, zweryfikować. Moje słowa. Jest to trzecie, trzynaste. I 21 słowo. Także ja je w tym momencie wpisuję i widzimy się za chwilkę, jak ja już je tutaj wpiszę. Także ja sobie te słowa tutaj weryfikuję. No i jak widzicie, e, rejestracja udana. Czyli teraz ja sobie tutaj włączam oczywiście powiadomienia. E, moja domyślna waluta, niech to będzie dolar. Zapisuję, zmienię sobie ten dark mode jeszcze, bo jest bardzo fajnie mi się mega podoba. No i startujemy. Jak widzicie, mamy już tutaj. Aplikację ustawioną, pokazaną, i co teraz zrobić? Ja sobie tutaj wpłacę za chwilkę Flicy i pokażę Wam co dalej. Flicy możecie sobie zakupić na przykład na tej Także widzimy się za chwilę, jak ja sobie tu już je wpłacę. Ale jeszcze przed wpłaceniem, muszę oczywiście stworzyć sobie tutaj wallet Flicy. Także wchodzimy sobie w za zakładkę Wallet. Dodaj portfel i klikamy sobie flitz. Teraz tutaj, zakładka tutaj, no i mamy nasz adres. No i dobra, doszedł tutaj przelew, to było dosłownie 2-3 minuty to były. Jak widzicie jest już przelew, jest na moim koncie już no, prawie 20 dolarów. I ja w tym momencie już jeżeli mam swoje Flicy na portfelu, no to mogę sobie zakupić tutaj moc wydobywczą. Przez kliknięcie sobie tutaj tego kwadracika, który widzicie na samym środku na dole ekranu i wejdziemy sobie w zakładkę mining. I jak widzicie mamy tutaj już całą rozpiskę. Welcome to Fleet Mining. Click the box to learn about earning passive income with mining. Czyli takie informacje, które mam podstawowe o kopaniu. Mamy dalej Iran workerów, ile łącznie zarobiliśmy, ile zarobię się w tym miesiącu, możemy kupić moc. No i tutaj macie pokazane. Yy, zwrot z inwestycji, mamy tutaj 5% w, w ciągu miesiąca yy, jak widzicie i ja sobie ustawię tutaj, żeby mi się kupował bitcoin, bo jak widzicie może być ethereum, może być bitcoin, my sobie tutaj ustawimy bitcoina, no i regularnie tutaj co jakiś czas będziemy sobie tych workerów oczywiście dokupywać, także buy mining workers, no i jak widzicie to jest pendable 16 flitsów no to mi pozwoli na zakup sześciu Workerów, macie tutaj pokazane na niebiesko niżej napis i jest też pokazane ile mi to miesięcznie będzie dawało przychodu. Jak widzicie jest to na dzień dzisiejszy 3152 Satoshi przy czym jeżeli tych Workerów będę ciągle sobie systematycznie dokupywał no to wiadomo wtedy te y, zarobki będą tutaj większe. Także ja sobie klikam buy workers, sześciu wpisałem, oczywiście potwierdzam to sobie no, i jak widzicie, mam już tutaj zakupionych sześciu pracowników. Bardzo fajnie. Myślę, tutaj tutaj naliczenia są co dwa tygodnie. Jest e, dwa tygodnie kopanie, i w ciągu następnych dwóch tygodni jest wypłata. No, a pozostałe flicy, które mi tutaj zostały, jest to pół flica. Ja sobie rzucę staking. Hmm. Aha, na razie nie mogę. Prawdopodobnie jest od jednego flica. Ale można sobie użyć staking, jeżeli komuś zostanie tam troszeczkę. Także naprawdę bardzo fajnie. Można sobie tutaj kopać. Także dzisiaj to na tyle. Dzięki, że byłeś. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.